Istnieje pewna grupa składników naturalnie występujących w żywności, która zapobiega powstawaniu chorób i wspomaga ich leczenie u samych podstaw. Do tego chroni nasze ciało przed toksynami, a także usprawnia ich usuwanie z organizmu. I w tym odcinku wyjaśnię, co to są za związki, w jaki sposób poprawią zdrowie i co spożywać, aby dostarczyć je w dużych ilościach. Aby nie trzymać Państwa w niepewności, od razu powiem, że mam tu na myśli szeroką grupę prozdrowotnych składników, które zaliczamy do karotenoidów. Jednym z najważniejszych ich przedstawicieli jest likopen, na którym chciałbym się dzisiaj skupić. W dalszej zaś części materiału opowiem o innych równie ważnych substancjach, dlatego zachęcam do wysłuchania całego filmu. Likopen to składnik, który naturalnie występuje w kilku produktach spożywczych. Podejrzewam, że osoby, które o nim już słyszały, kojarzą go przede wszystkim z pomidorami. I rzeczywiście pomidory są jednym z najlepszych źródeł likopenu. Nim niepewną ciekawostką jest to, że w porównaniu do świeżych pomidorów o wiele więcej likopenu zawiera arbus, o czym stosunkowo rzadko się mówi. Z uwagi na wysoką zawartość tego składnika, arbuza możemy zaliczyć do bardzo zdrowych owoców, po które warto regularnie sięgać. Jak chodzi jeszcze o źródła likopenu, to dodam też, że bardzo dużo likopenu znajdziemy w przetworach pomidorowych, takich jak koncentrat i przecież pomidorowy, a także zupy, sosy i soki przygotowane na bazie pomidorów. Mniejsze zaś ilości likopenu są obecne jeszcze w gujawie i różowym grejfrucie. Jak zatem Państwo widzą, likopen jest wyjątkowy już choćby z tego względu, że znajduje się on w zaledwie kilku produktach i co ważne, nasz organizm nie ma zdolności do jego produkcji. Niemniej wyjątkowe są jego walory zdrowotne, o których chciałbym teraz powiedzieć. Likopen jest przede wszystkim sprzymierzeńcem układu krążenia. Tak jak powiedziałem na wstępie, związki, o których dziś mowa, zapobiegają i zwalczają choroby metaboliczne u samych ich podstaw. Dla przykładu, likopen ma bardzo wysoką zdolność do neutralizowania wolnych rodników, których nadmiar wywołuje stan określany mianem stresu oksydacyjnego. I jest to bardzo istotne, ponieważ zbyt wysoka aktywność wolnych rodników jest właśnie jedną z głównych przyczyn chorób sercowo-naczyniowych. Te szkodliwe cząsteczki obniżają poziom tlenku azotu, który zapewnia naczyniom krwionośnym właściwą pracę, zaburzają poziom wapnia w sercu, przyczyniając się do arytmii, a także modyfikują cholesterol krążący w naszym organizmie, zamieniając go w substancję miażdżyco-rodną. W efekcie wolne rodniki i związany z nimi stres oksydacyjny prowadzą do miaszczycy, niewydolności serca i zawału mięśnia sercowego. I jak się okazuje, likopen może powstrzymać te niekorzystne zmiany. Dla przykładu, obszerna praca naukowa z 2017 roku wskazuje wprost, że osoby, które dostarczają wraz z dietą wysokiej ilości likopenu, mają mniejsze ryzyko pojawienia się choroby wieńcowej o 13% i udaru mózgu o 17%. Mało tego, jak się okazuje, likopen zmniejsza śmiertelność. Naukowcy z Korei Południowej zauważyli, że osoby, które dostarczały więcej likopenu, rzadziej aż o 32% umierały przedwcześnie z powodu chorób układu krążenia. I tu chciałbym podkreślić, że są to najnowsze doniesienia, bo zostały one opublikowane w 2023 roku. Wspominając o walorach zdrowotnych likopenu, muszę powiedzieć też o tym, że składnik ten hamuje procesy starzenia się naszego ciała. Przede wszystkim chciałbym powołać się na publikację również z 2023 roku, która dowiodła, że likopen zapobiega fotouszkodzeniom skóry i jej fotostarzeniu się. Czyli dzięki temu składnikowi skóra dłużej zachowuje swój młodszy wygląd. Do tego warto dodać fakt, że likopen spowalnia procesy starcze zachodzące w naszych kościach. Mam tu na myśli to, że blokuje one resorpcję, czyli rozkład kości, przez co dłużej pozostają one mocniejsze. Poszukując materiałów do dzisiejszego filmu, natrafiłem też na ciekawe wyniki badań z 2014 roku. A mianowicie eksperci zauważyli, że osoby, które miały wysoki poziom likopenu we krwi, cechowały się niższym ryzykiem zachorowania na chorobę Alzheimera aż o 74%. Autorzy doświadczenia uważają, że taki efekt wynika właśnie z właściwości przeciwutleniających likopenu i jego zdolności do hamowania aktywności wolnych rodników, które zaburzają pracę układu nerwowego. Pozostając przy właściwościach zdrowotnych, od razu też powiem, że spożywanie likopenu poprawia jakość nasienia u mężczyzn, co oznacza, że składnik ten może zwiększać płodność. Jeśli zaś zagłębimy się w wyniki doświadczeń prowadzonych na zwierzętach, to dowiemy się, że likopen jest też substancją o potencjalnym działaniu neutralizującym różnego rodzaju substancje toksyczne czy łagodzącym ich skutki działania. Dla przykładu naukowcy zauważyli, że likopen chroni płuca przed szkodliwym działaniem ftalanów i bisfenolu, łagodzi zwłóknienie wątroby wywołane czterochlorkiem węgla, zmniejsza uszkodzenia wątroby spowodowane paracetamolem, jak również hamuje uszkodzenia nerek wywołane cisplatyną, czyli silnym lekiem przeciwnowotworowym. Jak zatem Państwo widzą, likopen jest wysoce prozdrowotnym składnikiem, którego warto dostarczać ze wspomnianymi wcześniej produktami. Przy czym jako ciekawostkę dodam, że jeśli zależy nam na tym, aby likopen lepiej wchłaniał się w przewodzie pokarmowym i był bardziej skutecznie wykorzystany przez nasz organizm, to produkty go zawierające dobrze spożywać w obecności źródła tłuszczu. Czyli na przykład dodania na bazie pomidorów można dodać ulubiony olej, zaś arbuza czy różowego grejfruta można spożyć razem z orzechami. Jeśli zaś ktoś z Państwa z różnych powodów rzadko spożywa wspomniane produkty i nie chce włączyć ich na stałe do diety, to aby skorzystać na działaniu likopenu można zaopatrzyć się w preparaty z tym składnikiem. Wówczas zwykle przyjmuje się od 10 do 20 mg likopenu dziennie. Niemniej ja jednak zachęcam, aby głównym źródłem likopenu w naszej diecie były naturalne produkty. Przy okazji, jeśli moje filmy są dla Państwa ciekawe, to praktyczną wiedzą w pigułce dzielę się również w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, czyli porannym dzienniku zdrowia. Taka nazwa wynika z tego, że newsletter wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty. Aby się na niego zapisać, zapraszam na wwwdoktorbartekpl Kośnik dziennik. Tuż po likopenie drugim niezwykle ważnym składnikiem z grupy karotenoidów jest beta-karoten. Jest to naturalny barwnik, który nadaje warzywom i owocom żółto-pomarańczowo-czerwony kolor. Podobnie jak przed chwilą wspomniany likopen, tak również beta-karoten odznacza się wysoką aktywnością przeciwutleniającą. Jako ciekawostkę też wspomnę, że po spożyciu część beta-karotenu ulega przekształceniu w naszym organizmie do witaminy A. Stąd można jednoznacznie powiedzieć, że beta-karoten pomaga wysycić ciało człowieka witaminą A. Bardzo ważne jest też to, że nie istnieje możliwość przetawkowania witaminy A na skutek dostarczania nawet wyjątkowo dużych ilości beta-karotenu. Mogę więc powiedzieć, że beta-karoten jest bezpiecznym źródłem tej witaminy. Jak chodzi o konkretne korzyści zdrowotne, jakie można osiągnąć ze spożywania beta-karotenu, to przede wszystkim składnik ten podobnie jak likopen ma pozytywny wpływ na stan kośćca. Mówiąc bardziej precyzyjnie, w 2023 roku powstała obszerna praca naukowa, która udowodniła, że osoby, które regularnie dostarczają beta-karoten, odznaczają się niższym ryzykiem rozwoju osteoporozy aż o 30%, co wynika z tego, że składnik ten przyczynia się do zwiększenia gęstości mineralnej kości. Jak się okazuje, poza pozytywnym wpływem na kości, beta-karoten zapobiega również pojawieniu się chorób neurodegeneracyjnych, a efekt ten zawdzięcza swoim właściwościom przeciwutleniającym i przeciwzapalnym. Mówiąc bardziej konkretnie, naukowcy wykazali, że osoby, które spożywają większe ilości beta-karotenu, mają niższe ryzyko rozwoju choroby Parkinsona o 17% w porównaniu do osób, których dieta jest uboga w omawiany składnik. Warto odnotować też fakt, że beta-karoten jest cząsteczką bardzo ważną dla narządów wzroku. Należy bowiem widzieć, że stres oksydacyjny wywołany wolnymi rodnikami uszkadza soczewkę oka. Z kolei beta-karoten zapobiega tym niekorzystnym zmianom, co przekłada się na konkretny efekt kliniczny. Międzynarodowy Zespół Badaczy opublikował w 2019 roku obszerną pracę, w której wykazał, że osoby, które dostarczają wysokie ilości beta-karotenu, mają niższe ryzyko pojawienia się zaćmy średnio o 11%. Z kolei eksperymenty przeprowadzone na zwierzętach pokazują, że beta-karoten jest przydatny w walce z substancjami toksycznymi. Niemal 30 lat temu badacze zauważyli, że wspomniany związek wykazywał działanie ochronne wobec wątroby, która była narażona na toksyczne dawki paracetamolu i której zadaniem jest pozbywanie się właśnie związków szkodliwych z naszego organizmu. Nie powinien nam również umknąć fakt, o którym już częściowo wspomniałem, a mianowicie, że beta-karoten jest przekształcany w organizmie człowieka do witaminy A. Stąd w uproszczeniu można powiedzieć, że beta-karoten dostarcza nam tych samych korzyści zdrowotnych co witamina A. W efekcie beta-karoten wspomaga funkcjonowanie układu odpornościowego, pomaga zachować zdrową skórę, zapewnia odpowiedni stan błąd śluzowych, jak również wspomaga wykorzystanie żelaza przez nasze ciało. Aby nie zabrakło nam beta-karotenu, to do swojego jadłospisu powinniśmy włączyć produkty tak jak marchew, dynia, papryka, w tym głównie papryka czerwona, jarmuż, brokuły, słodkie ziemniaki, czyli bataty, mango, a także morele. Przy okazji jako ciekawostkę muszę nadmienić, że bardzo dobrym źródłem wysoce przyswajalnego beta-karotenu jest sok z marchwi. A to dlatego, że podczas wyciskania soku beta-karoten uwalnia się z połączeń międzykomórkowych obecnych w tkance roślinnej. Dlatego też dobrze jest spożywać nie tylko surową marchew jako źródło beta-karotenu, ale również sok marchwiowy czy pire z marchwi. Od razu też dodam, że podobnie jak to było w przypadku likopenu, tak również beta-karoten potrzebuje tłuszczu do lepszego wchłaniania. Przyjmuje się, że wystarczy około 3 do 5 g tłuszczu w posiłku, aby efekt ten był zadowalający. Taką ilość tłuszczu dostarcza od pół do jednej łyżeczki oleju lub dwa orzechy włoskie. Poza likopenem i beta-karotenem wartościowymi związkami z rodziny karotenoidów są też luteina i zaksantyna. Te składniki powinniśmy cenić przede wszystkim za ich niebagatelny wpływ na narząd wzroku. Warto bowiem widzieć, że stężenie różnych karotenoidów, ale przede wszystkim właśnie lutejnej i zaksantyny w siatkówce oka jest nawet tysiąc razy wyższe niż w innych tkankach ciała, co tylko dowodzi temu, że związki te są kluczowe dla naszych oczu. Ich efekt ochronny polega głównie na tym, że filtrują one światło niebieskie docierające do fotoreceptorów, przeciwdziałając tym samym ich uszkodzeniu, czyli również i te związki zapobiegają chorobom sięgając do ich prawdziwych przyczyn. W literaturze fachowej znajdziemy szereg prac, które jednoznacznie dowodzą, że odpowiednie wysycenie ciała luteiną i zaksantyną można potraktować jako element profilaktyki chorób oczu. Dla przykładu obszerna praca naukowa z 2012 roku pokazała, że wysokie spożycie luteiny i zaksantyny zmniejsza ryzyko pojawienia się późnej postaci zwyrodnienia plamki żółtej aż o 26%. Z kolei w innym doświadczeniu jego autorzy zauważyli, że podawanie luteiny w pewnym stopniu poprawia wzrok u niektórych pacjentów zmagających się już ze zwyrodnieniem siatkówki. Jak chodzi jeszcze o działanie profilaktyczne, to bazując na danych z 2014 roku mogę też powiedzieć, że osoby dostarczające wysokie ilości luteiny są mniej zagrożone pojawieniem się zaćmy jądrowej. Mam tu na myśli ryzyko niższe nawet aż o 25%. Mówiąc o korzyściach zdrowotnych nie sposób nie powiedzieć o tym, że również i luteina wywiera pozytywny efekt na układ krążenia. A mianowicie obszerna analiza aż 71 badań naukowych dowiodła, że dieta bogata w luteinę zmniejsza ryzyko pojawienia się choroby wieńcowej o 12% i udaru mózgu o 18%. Zdaniem badaczy takie działanie wynika m.in. z tego, że luteina w pewnym stopniu zapobiega niekorzystnemu pogrubianiu się ścian tętnic. Do tego najnowsza praca naukowa z 2023 roku dowiodła, że luteina i zaksantyna przywracają właściwą równowagę pomiędzy poziomami cholesterolu HDL a LDL. Mam tu na myśli to, że na skutek dostarczania tych związków dochodzi do wzrostu stężenia korzystnej dla zdrowia frakcji cholesterolu, jaką jest HDL, i jednocześnie do obniżenia poziomu cholesterolu LDL. I jest to bardzo istotne, ponieważ za sprawą takiego działania można powiedzieć, że luteina i zaksantyna zapobiegają tworzeniu się blaszki miażdżycowej. Jak Państwo widzą, warto zadbać o to, aby nasze ciało było odpowiednio wysycone luteiną i zaaksantyną. Niestety w praktyce niewielu z nas dostarcza zadowalającej ilości tych składników. W literaturze fachowej znalazłem informację, że średnie spożycie luteiny wynosi zaledwie 1 do 2 mg dziennie. Z kolei, aby osiągnąć zauważalne korzyści, dobrze jest dostarczać przynajmniej 6 mg tego składnika, czyli od 3 do 6 razy więcej niż to wygląda w rzeczywistości. Niestety wysokie ilości luteiny i zaksantyny znajdziemy w zaledwie kilku produktach. W celu zapewnienia wysokiej podaży luteiny dobrze jest regularnie sięgać po szpinak i jarmuż. Pod względem zawartości wspomnianych karotenoidów tym dwóm produktom żaden inny produkt nie dorównuje. Niemniej stosunkowo dużo luteiny i zaksantyny znajdziemy jeszcze w sałacie, brokułach, brukselce, cykorii sałatowej, rukwi wodnej, buraku liściowym, rukoli, zielonej pietruszce i w zielonym groszku. Wśród karotenoidów możemy też wyróżnić mało znany związek o nazwie astaksantyna. Jestem ciekaw, kto z Państwa o nim słyszał przed publikacją tego materiału. Jeśli są tu osoby, które wiedzą czym jest astaksantyna, to proszę podzielić się tą informacją w komentarzu. A osobom, które o niej nigdy nie słyszały powiem, że jest to związek produkowany przez różne gatunki alg, którymi odżywiają się m.in. ryby. Z tego też względu najwięcej astaksantyny znajdziemy w wybranych algach. Poza tym spośród pozostałych produktów najwięcej astaksantyny znajduje się w łososiu, pstrągach, krewetkach i krabach. Z uwagi na bardzo wąskie grono produktów zawierających astaksantynę i to, że po produkty tę większość z nas sięga stosunkowo rzadko, to niestety nasza dieta jest uboga w ten składnik. Mówię niestety, ponieważ astaksantyna jest bardzo silnym przeciwutleniaczem. W jednej z publikacji naukowych znalazłem nawet informację, że astaxantyna ma 14 razy wyższą aktywność przeciwutleniającą niż witamina E, 54 razy wyższą niż omawiany dzisiaj beta-karoten i 65 razy wyższą niż witamina C. Dotychczas jednak powstało stosunkowo mało badań z udziałem ludzi, które pokazałyby konkretne korzyści zdrowotne płynące z dostarczania astaxantyny. Te, do których dotarłem, pokazują, że astaksantyna wykazuje pewne działanie przeciwzapalne i chroni przed stresem oksydacyjnym, szczególnie gdy mowa o osobach zmagających się z cukrzycą typu drugiego. W innej zaś pracy jej autorzy dowiedli, że astaksantyna korzystnie obniża LDL, czyli frakcję cholesterolu odpowiedzialną za rozwój miażdżycy. Mówiąc o walorach zdrowotnych, warto wspomnieć też o tym, że astaksantyna działa ochronnie na skórę. Badacze wykazali, że pomaga ona dłużej zachować dobrą kondycję skóry, w tym zapewnia jej lepsze nawilżenie. Wobec tych szczątkowych informacji można uznać, że również i astaxantyna jest cennym składnikiem i warto sięgać po produkty, w których się ona znajduje. Jeśli jednak ktoś z jakiegoś powodu ich nie spożywa, to ewentualnie można sięgnąć po preparaty zawierające ten związek. Zwykle astaxantynę stosuje się w ilości od 4 do 12 mg dziennie. Przy czym ja oczywiście zachęcam, aby to jednak naturalna żywność dostarczała nam tego związku, a nie suplementy diety. Jeśli spodobał się Państwu ten materiał i chcieliby Państwo poznać walory zdrowotne jeszcze innych, mniej znanych składników, to zachęcam do kliknięcia miniatury, która pojawiła się na ekranie. Wówczas przeniosą się Państwo do programu, w którym opowiadam o korzyściach płynących z dostarczenia składnika, jakim jest koenzym Q10. Uważam, że warto o nim posłuchać, bo być może kiedyś pomoże on wrócić komuś do zdrowia. A na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.